zacznę nagrywanie. Możemy sobie wyłączyć mikrofony, jak ktoś chce, również te kamerki, bo pamiętacie Państwo z ostatniego spotkania, tak, w tramwaju nawet byliśmy, przejechaliśmy wszyscy tramwajem. No było naprawdę dużo, dużo fajnych atrakcji, ale możemy to wyłączyć. Wiesia nam tutaj, aha, już wyłączyła kamerkę. I panie Marku, to cóż, ja udostępniam pulpit, tak? Bardzo dziękuję, tak. I rozpoczynamy wobec tego prezentacją. Już. O. Widoczny jest, tak? Na razie jeszcze nie mamy prezentacji. Teraz mamy. Tak. Bo ja zrobiłam taki nowy slajd, żeby dobrze. Tutaj no istotne jest to, prawda? Musimy też pamiętać, ja też troszkę zapomniałam, ale to jest właśnie projekt finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i warsztat numer 1 i już rozpoczynamy. Dzisiejszą datą. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Chcielibyśmy rozpocząć od przyjemności planowania. Używamy tego określenia właśnie przyjemność, ponieważ bardzo często w życiu codziennym, kiedy mamy coś zaplanować, to być może nie zawsze to się wiąże z jakąś przyjemnością, natomiast jeśli chodzi o pracę twórczą, a zwłaszcza pisanie scenariusza do naszego projektu Ci domowego teatru radiowego, ma być przyjemnością. Już samo zaplanowanie, otworzenie kalendarza i sprawdzenie, w jakich dniach mógłbym się poświęcić tej pracy z punktu widzenia nawet takiego trochę doświadczeń profesjonalnych ludzi w historii, literatury, sprawia olbrzymią przyjemność zaplanowanie pisania. I teraz chciałbym tutaj Państwa namówić na to, żeby to zaplanowanie, gdzieś sobie spojrzawszy w kalendarz, trwało kilka dni. Żebyśmy mieli tę okazję też w jakiś sposób zapanować nad swoimi postępami w pisaniu i na przykład mieć tam też przyjemność we wtorek zobaczenia, cośmy napisali w poniedziałek, a w środę zobaczenia od rana czy w jakichś godzinach wybranych przez siebie samego, cośmy napisali w poniedziałek i we wtorek i jak możemy jeszcze zmodyfikować treść tego, cośmy zapisali dwa dni temu, na jeszcze lepszą, jeszcze ciekawszą, a być może naprowadzimy siebie samych na jeszcze inne rozwiązania, które zaczniemy na przykład dopiero od czwartku, mając przed sobą dwa dni do niedzieli. Takie właśnie planowanie, proszę Państwa, bardzo często ożywia nas twórczo i daje nam możliwość poczucia pewnej przyjemności oddania się pracy twórczej. To chciałbym podkreślić, ponieważ absolutnie nie kojarzymy tej pracy z jakąś obowiązkową sytuacją, że teraz mam zaplanowane i będę musiała teraz usiąść specjalnie, ojejku, jeszcze teraz mi jeszcze pisanie scenariusza dodali, prawda? Absolutnie nie. Zapewniam Państwa, że z perspektywy doświadczeń ludzi piszących, ta przyjemność z góry zaplanowania dni, którym poświęcamy czas, żeby właśnie zrobić jakieś postępy w pisaniu, czy to powieści, czy noweli, czy tak w naszym przypadku scenariusza teatru radiowego, sprawia naprawdę dużą przyjemność. I tak. Nie, tak chciałam powiedzieć, że bardzo przyjemnie jest też sobie stworzyć taki anturaż takiego artystycznego oddania się, no w naszym przypadku pisaniu, zrobić sobie jakąś ulubioną herbatę albo kawę, zapalić świeczkę, nie wiem, oświetlić kartkę, czy tam ekran i klawiaturę laptopa, jak piszemy na komputerze, żeby sobie też uprzyjemnić tą chwilę i zrobić sobie taki prezent, że teraz sam sobie ofiarowuję pół godziny czy godzinę takiego relaksu, bo to jest, to ma być i to będzie, tak uważamy, zakładamy, że to będzie bardzo duża przyjemność. Zmierzenie się samemu z sobą na takim polu twórczym, że to gdzieś jakaś muzyka może, nie wiem, no coś sobie Państwo musicie przyjemnego w sensie fizycznym takim, takiego otoczenia zrobić, żeby to kolejny powrót do napisanych stron był przyjemnością, a nie przymusem.
I teraz, wiecie Państwo, teraz planując takie właśnie godziny już w tym momencie, nie tylko dni, ale godziny, na pewno wcześniej czy później przyjdzie nam do głowy pytanie, czy warto, żebym był sam w domu, czy właśnie rozpocząć pracę, kiedy jest największy gwar, największy po prostu dookoła rytm życia i tak dalej. I teraz chciałbym tutaj takie ciekawostki Państwu powiedzieć z życia wielkich twórców, że oni mieli te same problemy. I tak na przykład Honoré de Balzac, który pisał, jak pamiętamy, bardzo dużo, potrzebował czegoś takiego, co się uczenie nazywa facylitacją społeczną, czyli wyobrażenie sobie tego, że ja tutaj siedzę i piszę u siebie, a w tym czasie publiczność paryska właśnie wybiera się na spektakle teatralne, czyli życie kulturalne tętni niesamowicie w Paryżu i ja właśnie się podłączam do tego tętniącego życia i piszę powieści, które będą czytali Paryżanie, jak tylko skończę i wydam te powieści. Czyli krótko mówiąc, Honoré de Balzac miał cały czas przed oczyma innych ludzi, którzy razem z nim na tę powieść czekają. I to się nazywa tak uczenie, takie podejście facylitacją społeczną, czyli wyobrażeniem sobie, jak piszemy coś, że to za chwilę ktoś będzie czytał, wobec tego już dobrze, że jest w pobliżu. A zupełnie inne podejście miał Wolfgang Goethe, który prosił wszystkich mieszkańców domu, żeby wyszli, jak najdalej oddalili się od miejsca, w którym on pisze, ponieważ on miał poczucie, które w nauce nazywamy taką inhibicją, czyli jak jestem sam, to mi się najlepiej myśli, i najlepiej mi się pisze. I teraz chciałem Państwu powiedzieć, że tak w zasadzie z moich doświadczeń, kontaktu się z ludźmi, którzy dzisiaj w XXI wieku podejmują się działania nie tylko w sztuce profesjonalnej, ale amatorskiej, fajnym jest, że nagle stwierdzamy sobie sami przed sobą, że nam sprzyja na przykład to, że wzięliśmy jakieś notatki do parku i z uwagi nawet na bliskość parku, w tym parku Placu Zabaw, ożywiamy się po prostu i szybciej nam się pisze kolejny fragment tekstu, a są takie osoby, które właśnie jak dopiero wrócą ze spaceru, jeszcze w uszach mają gwar, na przykład dzieci, które się bawią na placu zabaw, ale dopiero jak są same w pokoju i siądą sobie właśnie tak, jak ten gościa mówi, przy tej swojej ulubionej herbacie, to w tym momencie im się lepiej pracuje, bo są teraz same i skupione na własnych myślach. I co chcę Państwu powiedzieć tutaj, odkrywając tajemnicę twórczości. Jedno i drugie podejście jest bardzo dobre. Tylko odkrycie świadomości, czy mi się lepiej pisze, kiedy jestem sama w domu, czy mi się lepiej pisze, kiedy wychodzę na spacer i jestem w parku, gdzie jest wiele osób, które przechodzą mimo, jedne z psami, drugie z dziećmi, a jeszcze jakaś inna sytuacja, czy wręcz na przykład, kiedy wchodzę do tramwaju i w tramwaju mam najwięcej, że tak powiem, gwaru miejskiego przed sobą i wtedy właśnie mi się lepiej pisze, lepiej mi się wymyśla w ogóle, co się może zdarzyć w tym scenariuszu radiowym, to wszystko, czy taką Państwo wybierzecie opcję, czy drugą, zawsze jest dobra. A przyjemność sprawia odkrycie w sobie, że na przykład mi się lepiej pisze, kiedy siedzę w kawiarni, lepiej mi się pisze, kiedy jestem sama w pokoju, lub lepiej mi się pisze, kiedy nagle po prostu ktoś wchodzi niespodziewanie i zawraca mi czymś głowę, i to mnie nie rozprasza, tylko właśnie mi to pomogło, bo w tym momencie wiem na przykład, co mam dalej napisać. Albo lepiej piszemy z kimś drugim obok nas. O tym dzisiaj będziemy po prostu jeszcze wspominać, proszę Państwa, o tym, w jaki sposób pozostałych domowników wciągnąć do ról w scenariuszu domowego teatru, albo też do pisania tego scenariusza, zanim podejmiemy się nagrania. Więc uważam, że w tym momencie taką mam cichą nadzieję, żeśmy Państwa przekonali, że samo zaplanowanie pisania scenariusza, czyli zaplanowanie procesu twórczego, trzeba sobie dokładnie zaplanować, a to zaplanowanie jest rodzajem przyjemności, już wejścia w taką właśnie aurę twórczości, która sprawia przyjemność. Ja będę starał się jak najmniej używać takich określeń akademickich, ale wierzcie mi Państwo, że czasami one są tak przez naukę przepracowane, że dają poczucie oddechu, że wreszcie ktoś to nazwał. Istnieje takie pojęcie emocji filokreatywnych. Emocje filokreatywne to są takie, które po prostu są ze znakiem plus, czyli są pozytywne, a równocześnie wyzwalają chęć tworzenia. To są właśnie emocje filokreatywne. I te emocje filokreatywne, one bardzo często też właśnie wiążą się z poczuciem cichości, samotności, albo odwrotnie, z tym, że jesteśmy w środku
rodzinnego gwaru. I wtedy mamy najwięcej właśnie tych emocji pozytywnych, które pobudzają nas do twórczego wyobrażenia sobie, jakim scenariuszem moglibyśmy się podzielić z innymi słuchaczami, którzy będą słuchali tego, cośmy nagrali jako spektakl domowego teatru radiowego. Pani Grażyno, poproszę o drugi slajd. Jak już mówimy o wielkich mistrzach, bo wspomniałem o Balzacu i o Wolfgangu Goethe, to być może w tym momencie wypada wspomnieć o Andrzeju Wajdzie. Otóż nawet chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, bo to jest niesamowicie ważna maksyma życiowa Andrzeja Wajdy. On mawiał tak, że najważniejsze to jest wybór tematu i obsady aktorskiej, a potem reszta sama się nakręci. Czyli tu zwraca szczególną uwagę na to, że w tym całym procesie tworzenia, w przypadku Andrzeja Wajdy oczywiście chodziło o filmy, ale zapożyczmy sobie jego maksymę do tworzenia scenariusza radiowego, że w całym procesie tworzenia scenariusza radiowego bardzo ważnym elementem, ale też z przyjemnością traktowanym, jest wybór tematu i wizja tego, jakich domowników zaproszę do realizacji, a potem już pozostawmy to w jakiejś części losowi, bo się okaże nagle, że każda osoba, która do nas przyjdzie, która z nami siądzie do nagrania, wniesie własne pomysły, ale ważne jest, żeby wniosła te pomysły do przez nas już wybranego tematu i ten temat, uwaga, musi być oczywiście ciekawy. Zanim przejdziemy do tego wątku, co to znaczy ciekawy temat, chciałbym tutaj zaproponować pewną technikę czy pomoc w zorganizowaniu własnego myślenia twórczego przy wyborze tego scenariusza, który jest lepszy spośród innych wielu pomysłów. I teraz warto, proszę Państwa, mieć przed sobą dwa tematy do wyboru. Jeśli do głowy przychodzi nam więcej, to trzeba podjąć szybką decyzję i ostatecznie zastanowić się tylko nad dwoma pomysłami. To tak wygląda, że wiadomo, jak jesteśmy osobami żyjącymi pośród innych osób, też czasami zaglądamy do własnej głowy i patrzymy, co w niej pomieszkuje jako myśl, jako wspomnienie, jako temat, którym moglibyśmy się podzielić z innymi, to wiadomo, że tych tematów będzie wiele. Ale gdy będą przez nas już wybrane dwa, to będziemy mieli jasność tego, co się kryje za pierwszym tematem, co się kryje za drugim i który z nich jest lepszy. Już z góry zakładamy, że to będzie tyleż ciekawa, co czasami może trudna decyzja. Ale służymy Państwu pomocą, ponieważ tutaj każdy głos z zewnątrz, który słyszy po raz pierwszy Państwa dwie historie, taki nawet w sposób bardzo skrócony, lapidarnie opowiedziane w kilku zdaniach. Ktoś do nas dzwoni i mówi, mam taki temat albo inny temat. A my mówimy, to proszę o szybciuteńkie skrócenie, opowiedzenie, streszczenie tego pierwszego tematu. Dobrze, i tam powiedzmy 2-3 minutki ktoś nam prezentuje, na czym by polegał pierwszy temat. A my potem mówimy, to dobrze, to żeśmy przeżyli, wsłuchając się w tę opowieść, a teraz poprosimy drugi i ktoś nam opowiada drugą historię, którą ma przed sobą, którą chciałby się zająć, a teraz my się tutaj z żoną będziemy wcielali w tych pierwszych potencjalnych słuchaczy i tak się zastanawiali sprawiedliwie, co jest mocną stroną pierwszego tematu, co jest mocną stroną drugiego tematu i po jakimś tam czasie będziemy w tej dyskusji proponowali wybór jednego z dwóch, a Państwo jeszcze możecie następnego dnia powiedzieć, że a jednak wróciliście do swojej pierwszej decyzji i uważacie. Ten proces też jest bardzo interesujący, tego wyboru jednego z dwóch tematów. Oczywiście można mieć przekonanie, że tylko ten pierwszy temat jest najlepszy i drugiego już nie poszukiwać. Oczywiście, że tak. Ale z założenia pracy twórczej dobrze, kiedy scenarzysta, twórca takiego projektu ma przed sobą dla własnej przyjemności wariant pierwszy i wariant drugi. Za chwilę będziemy o tym w szczegółach rozmawiali, jak mogą te koncepcje przebiegać, jeśli chodzi o strukturę taką narracyjną, bo wiadomo, że tutaj mamy do czynienia z dziełami troszkę literackimi, więc one muszą mieć też charakter pewnej opowieści. Bogosiu?
I też nie trzeba sobie tak kategorycznie zakładać, że one muszą mieć dwa różne klimaty, te wybory tematów. To znaczy, że jeden musi być na przykład smutny, a drugi musi być wesoły. Że jeżeli Państwo macie jakoś tak temperamentnie i myślowo takie usposobienie melancholijne i dobrze czujecie się w czymś, co jest takie głęboko filozoficzne albo nostalgiczne, lubicie sięgać do przeszłości, do wspomnień, to też możecie sobie w tej atmosferze tworzyć i pisać, jeśli ona jest Wam bliska. I to nie trzeba się specjalnie wysilać na jakieś dwa bardzo diametralnie różne klimaty opowieści, którą chcecie Państwo zrealizować. To może być w jednym klimacie, tylko żeby temat był różny, żebyście Państwo potrafili też sami przed sobą wymyślić jakieś argumenty za i przeciw, w czym się będziecie dobrze czuć, kontynuując tą opowieść. Żeby to w dalszym ciągu, oboje tutaj podkreślamy przyjemność tworzenia, żeby to w pewnym momencie nie poniosło ze sobą konsekwencji jakiegoś takiego przymusu. To w pewnym momencie oczywiście w ciągu tam jakiegoś niewielkiego czasu od wyboru tematu możecie Państwo, tak jak tutaj Marek mówi, możecie sobie zmienić oczywiście koncepcję i wrócić do tematu, który wcześniej Wam się podobał, ale żeby to też nie było w takim klimacie przymusu i jakiegoś takiego patrzenia na zegarek. Spokojnie ten temat trzeba przeanalizować, przegadać z kimś bliskim, posłuchać, jak on brzmi wypowiadany własnymi ustami, bo czasami samo myślenie no to za mało, żeby przeanalizować wartość tego wyboru. A przy okazji, proszę Państwa, ten akt tego wyboru, który scenariusz wybierzemy, bo będzie nam się wydawał ciekawszy i bardziej nośny dla potrzeb domowego teatru radiowego, jest też bardzo ciekawym, i użyję tego słowa celowo i świadomie, treningiem. Otóż w życiu codziennym ciągle podejmujemy jakieś decyzje. Jak się okazało, Szanowni Państwo, największą radość, a przy okazji naukę dla nas wszystkich, czerpiemy na przykład z takiego dylematu, czy pojechać, jak przed pandemią takie możliwości były, czy wyjechać nad morze, czy w góry. Albo mamy dwa obiekty sanatoryjne, mamy wybrać sobie, albo pojedziemy do tego miejsca, do tego obiektu, albo do tego. I w tym sanatoryjnym to już jest troszeczkę stres, bo zaczynamy się po prostu trochę wczuwać w sytuację pobytu. Ale jeśli chodzi o czysty relaks wypoczynku, to jak z jakąś to swobodą możemy powiedzieć, a mi się nie chce chodzić po górach, wolę sobie poleżeć na plaży. A ktoś z domowników mówi, a ja wolę chodzić po górach. I teraz rzecz polega na tym, że jak mamy przed sobą pewną przyjemność, to ćwiczymy sobie zdolność wybierania i porównywania pewnych ścieżek wyboru i to pozostawia w nas no, taki rodzaj pewnego narracyjnej umiejętności rozmawiania, który z pomysłów jest lepszy. Ja podam taki, ja się nie znam na gotowaniu, Gosia mi będzie pomagała, ale ja chcę zwrócić uwagę, że w życiu codziennym spotykamy się z takimi drobniutynkimi dylematami i czasami, przynajmniej ja tak to uważam, ponosimy fiasko i teraz się wczuwam w rolę kogoś, kim nie jestem. Powiedzmy, że jestem osobą, która ma przygotować święta i zajmować się stroną kuchenną tych świąt, czyli po prostu przygotowanie potraw i z całą dobrocią pyta domowników albo własne dzieci, słuchajcie, co mam przygotować na święta? No i najgorsza odpowiedź, mamo, wszystko jedno. I tutaj od razu ktoś, kto jest sprytniejszy, pyta od razu, czy mam przygotować i Gosiu podpowiedz. Co jest możliwe, bo ja coś źle powiem. Może święta Bożego Narodzenia. Kluski z makiem. Na przykład w Poznaniu my przygotowujemy makiełki. No i to jest też jakby konsekwencja wyboru płynąca może z doświadczenia osadzenia rodziny w różnych regionach kraju. Niemniej chodziłoby o taki dylemat. Albo to, albo. Albo. I jeżeli ktoś ma do wyboru, a to jeszcze ktoś, kto nie uczestniczy w życiu kulinarnym w domu,
dla niego te dwa hasła są absolutnie brzmiące jednakowo dziwnie, bo już od zeszłego roku zapomniał, że to zwykle taka potrawa się pojawia, więc mówi, zrób to, co uważasz. I to są też zostawienie takiego marginesu wyboru, no to też jest karkołomna dość sytuacja. I wydaje mi się, że tutaj przez to porównanie właśnie tych wyborów takich kulinarnych, świątecznych, spotkaniowych ma tyle sens, że nasze pisanie scenariusza jest też takim rodzajem literackiej potrawy. To, co jak my sobie tam potem to przyprawimy efektami dźwiękowymi, jak my sobie to po prostu przygotujemy, to jest nasza tajemniczka zawodowa, ale najlepiej po prostu wybór, czy to będą kluski z makiem, czy to będą jakieś, już teraz nie potrafię nawet powtórzyć po własnej żonie, co mówiła, ale tak dalece jestem oddalony od kuchni, nie wiem, czy dobrze, czy to źle o mnie świadczy, ale w każdym razie to jest prawda, bo przeczuwam, że te codzienne zapytania, czy zrobimy to, czy zrobimy tamto, one są fragmentem naszego codziennego życia. I wtedy, kiedy przed nami stoi jakaś przyjemność, perspektywa świąt, wakacji, to z przyjemnością ćwiczymy, trenujemy, rozmowy z domownikami na temat tego, co mamy przygotować. Trudniejsze wybory oczywiście też są w życiu i znacznie dramatyczniejsze niż to, co teraz mówimy, ale wtedy może się okazać, że im więcej żeśmy myślenia i rozmów przeprowadzili na temat wyboru prostych rzeczy, jaka potrawa na święta, jaki scenariusz do domowego teatru radiowego, to w sytuacji większego zaangażowania i nawet większej dramatyczności decyzji potrafimy zapanować nad samym procesem wyboru. Bo jak będziemy umieli wybrać scenariusz domowego teatru radiowego, to znaczy, że będziemy troszkę więcej wiedzieli o tym, jak po prostu porównywać ze sobą dwa rozwiązania, jak porównywać ze sobą dwa różne klimaty, jak rozmawiać z innymi, sprzedając swój własny pomysł, swoją własną wizję, w tym przypadku realnego życia, bo już żeśmy przepracowali podobny temat, tylko w warunkach fikcyjnych scenariuszy, fikcyjnych teatrów i fikcyjnego, do pewnego momentu, radia. No tak, taka nauka, bo też tak sobie myślimy o tym, że nauka argumentacji i przekonywania kogoś o swojej racji, to też jest bardzo duża umiejętność. Myślę, no czasami jak się wycofujemy z życia zawodowego z takich czy różnych względów, to ta umiejętność nie tyle może zanika, co nieużywana, nie jest podręczna, nie jest blisko. A w momencie, kiedy musimy argumentację, przekonywanie kogoś o swoim wyborze przetrenować i wyciągnąć z jakichś tam czeluści zapomnienia, no to też jest na życie ważna umiejętność, nie? Że to potrafimy przetrenować tutaj teraz sami, a potem jak sobie pójdziemy w inną okoliczność życia, no to taka umiejętność bardzo się przydaje jednak. A trenować będziemy na konkretach. Poproszę o trzeci slajd. Bo spójrzcie Państwo, skąd wiemy, że to jest ciekawy temat? W naszym słuchowisku ważna będzie akcja. A więc ciekawy temat to taki, który zapowiada dużo zdarzeń prezentowanych w czasie teraźniejszym, tak aby słuchacze byli naocznymi, a właściwie naucznymi świadkami. I teraz chciałbym się zająć tym czasem teraźniejszym. Jak już tak szeroko tutaj posługuję się dzisiaj w tym wystąpieniu przed Państwem w takich przykładach, to może Państwo nie wiecie o tym, a to z przyjemnością Państwu przypomnę. Wiktor Zborowski, taki aktor, którego na pewno Państwo przed oczyma macie, a jeśli nie, to sobie szybko wygooglacie. Ta buzia i zwłaszcza wzrost tego, która będzie Wam na pewno znana, to on jest autorem takiego słynnego hasła, które zdobyło całą Polskę i wymyślił, uwaga, hasło brzmi teraz Polska. To właśnie Wiktor Zborowski wymyślił ten slogan reklamowy, który okazał się bardzo ożywczy, jeśli chodzi o młode pokolenie biznesmenów, o działaczy społecznych, gospodarczych, bo to słówko teraz zaczęło odkrywać niesamowite po prostu przyjemności gospodarowania czasem teraźniejszym. I teraz, jak zaczynamy, proszę Państwa,
pisać scenariusz, to warto, żebyśmy cały czas pamiętali o tym, że takim sposobem i techniką pisania scenariusza, zresztą wszystkich scenariuszy filmowych, teatralnych i radiowych, jest pisanie akcji w czasie teraźniejszym. A nawet jeśli to jest opowieść o czasie przeszłym, to regulowanie tej narracji w taki sposób, żeby słuchacz miał możliwość, że coś się teraz dzieje, właśnie teraz, w czasie teraźniejszym, po tej drugiej stronie tego nagrania, teraz ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, coś słychać, czegoś nie słychać i żeby jak najwięcej w tej narracji, żeby ona była właśnie ciekawa, interesująca, występował czas teraźniejszy. Jeszcze tylko na marginesie tego powiem Państwu, że taką podstawową korektę, jaką robimy na scenariuszach, mówię robimy, bo się też tym zajmuję, to jest właśnie zamiana czasu w tych wszystkich streszczeniach scenariuszy na czas teraźniejszy. Czyli na przykład jeśli ktoś ze studentów czy amatorów piszących scenariusz rozpoczyna takie zdanie, że wymyślam im na miejscu i tak na poczekaniu, Karol wyszedł tego dnia w złym nastroju, to zamieniamy to na, że Karol właśnie wychodzi w złym nastroju. I w powieści i w takich narracjach zbliżonych do powieści stosujemy czas przeszły, niektóre czas przyszły, ale w pisaniu scenariuszy, które mają na celu być podstawą realizacji nagrania, stosujemy czas teraźniejszy, czyli najlepiej jak wszystko jest w czasownikach w trybie czasu teraźniejszego. Teraz wołam, a nie wołałam. Teraz ktoś przychodzi, a nie przyszedł przedwczoraj. To lepiej dla słuchacza, że coś dzieje się tu i teraz i słuchacz jest naucznym świadkiem tego, co się dzieje w naszej historii. Drugi taki punkt, który tutaj Państwu umieściliśmy na slajdzie, to jest ciekawy temat również taki, który utrzymuje słuchaczy w napięciu. Będziemy nad tym osobno pracowali i będziemy Państwu podpowiadali, bardzo wierząc już w tej chwili, że zbudowanie napięcia będzie dla Państwa przyjemnością, to po pierwsze, po drugie nie będzie sprawiało kłopotu, bo to wystarczy tylko poobserwować sobie życie, w jaki sposób pewne napięcia stosujemy. Jeśli ktoś z Państwa opowiada swoim dzieciom, a właśnie, no może dzieciom nie, przepraszam, wnuczkom, tak będzie wnuką, tak opowiada bajkę, to wie, jaka strategia jest najlepsza. Że trzeba zacząć opowiadać, że dawno, dawno temu głęboko patrzy, co się dzieje tam w oczach wnuczki albo wnuczka, który ma zasnąć o pewnej porze. Zaczynamy opowiadać. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami i bardzo często, teraz próbuję Zbigniewa Zapasiewicza, dziecko się nagle mówi, aż tu nagle, bo już czuję, że ta opowieść powinna po prostu dążyć do pewnego napięcia. Bo jeśli ma tylko być opowieścią, która nas uśpi, czyli uwaga, też zanudzi, no to wiadomo, że będziemy ciągle opowiadali o tym samym w kółko. Natomiast jeśli mamy budować napięcie, czyli na przykład mamy zaskoczyć kogoś jakimś rozwiązaniem, to musimy strategicznie przyjąć taki pewien moment scenariuszu, w którym coś się dzieje, tak zwane aż tu nagle. No i to jest właśnie budowanie napięcia, że pojawia się jakieś zdarzenie, które ma charakter niespodziewanego. No tak, w radio jest to o tyle łatwiejsze niż na przykład w samym tekście pisanym, że możemy to wymyśleć zawieszając głos, czy mówiąc jakieś słowo, robiąc przerwę w narracji, wprowadzając jakiś efekt dźwiękowy. Jest mnóstwo możliwości, które będziemy tu przecież razem odkrywać, które pozwolą słuchacza w takim napięciu utrzymać. I budowanie takiego napięcia to też jest umiejętność, którą Państwo zobaczycie sami, że ona właściwie w momencie pisania i tworzenia scenariusza sama wyjdzie. Będziemy wiedzieli dokładnie, wyczuwając już, znając konstrukt naszej opowieści, początek i to, jak się ma skończyć, że w którym momencie rzeczywiście troszeczkę trzeba przyspieszyć akcję, że tutaj jest za wolno, a tutaj jest zbyt łagodnie, żeby słuchacza przytrzymać przy
przy radio, żeby został z nami i słuchał puenty. Poproszę kolejny slajd, Pani Grażyno. Tak, mamy. Ile mamy czasu? 20 minut. 20 minut, tak? Pierwszą przerwę zrobimy o 14? Już, no myślę, że tak, że trzeba tak o 14. Myślę. Dobrze, to teraz omówimy do tej 14. Cztery takie wybrane przez nas tematy, które dla Państwa mogą być wzorem tego, co sami myślicie. Możecie oczywiście też skorzystać z tych tematów, które teraz dzisiaj podpowiemy. Absolutnie tak. Natomiast tutaj z mojej strony ja chciałbym tutaj zwrócić Państwu uwagę na tak zwaną strukturę tej opowieści. To się nie ma czym przejmować, dlatego że wszystko, co piszemy, najczęściej taką strukturę posiada. I nawet zwykły list, który piszemy czasami do kogoś, czy mail, ma swój początek, środek i zakończenie, jak kogoś serdecznie pozdrawiamy, kończąc list. I pod pojęciem struktury zawsze rozumiemy ciągle to samo od lat szkolnych aż do dzisiaj, że coś musi mieć swój początek, rozwinięcie i zakończenie, które najczęściej jest puentą całej historii. Ale w przypadku scenariusza teatru radiowego, który jest medium ulotnym i szczególnym, bo posługujemy się tylko dźwiękami, posługujemy się tylko głosami, nie widzimy obrazu, a słyszymy osoby mówiące, to ma swoje reguły i teraz chciałbym zaprezentować te reguły na pierwszym przykładzie, drugim, trzecim, czwartym. Zaczynamy, bo chcę zwrócić uwagę Państwu, że w zależności od tematu i klimatu tego tematu, ekspozycja, zawiązanie akcji, rozwinięcie i rozwiązanie akcji, czy te elementy, które nazywamy po akcją, mogą być różne. Bo jaki gatunek, tak zaczynamy, rozwiniamy i kończymy opowieść. I teraz w przypadku, do czego Państwa zachęcamy, wyboru słuchowiska komediowego o zabarwieniu kryminalnym. Tutaj proponujemy taki tytuł, który daje do myślenia w rozmaity sposób można go wykorzystać. Tylko proszę nie zaglądaj do kuchni, tak brzmi tytuł tej proponowanej historii. O nieznanym przebiegu, bo to tylko mówimy o tym, jak to może wyglądać w swojej takiej strukturze. A co Państwo poszczególnych w tych fragmentach tej struktury napiszecie, to wszystko zależy od Waszej inicjatywy twórczej. Ale gdybyśmy wybrali taki właśnie klimat słuchowiska komediowego o zabarwieniu kryminalnym, a proszę sobie przypomnieć, że właściwie jakbyśmy teraz zaczęli wspominać swoje ulubione filmy, to najczęściej to są właśnie zabawne historie kryminalne, gdzie aktorstwo i przebieg tej historii kryminalnej nas wciągało i przy okazji też bawiło, śmieszyło. Ale rozpoczynamy od krótkiego dialogu, który zapoznaje słuchacza z domownikami. Jeśli chcielibyśmy jakąś intrygę umieścić w kuchni, jakąś nieznaną sytuację, no umówmy się, że powiem to otwartym językiem. Trup w szafie, to o to chodzi, oczywiście w warunkach komediowych, to warto, żebyśmy na samym początku, jak rozpoczynamy z tych 10 minut, pierwsze 2 minuty tego scenariusza, to rozpoczęli taki zwyczajowy, krótki dialog, który właściwie będzie informował naszych słuchaczy o tym, że zaglądamy do normalnego domu, w którym tętni normalne życie, albo nawet nie tętni, toczy się spokojnie, ludzie rozmawiają o tym, gdzie dzisiaj byli, co dzisiaj kupili, co zrobimy jutro, czy wybierzemy się. No tak, bo musimy pamiętać, że nie będziemy się widzieć, wobec czego, żeby przedstawić aktorów spektaklu, to musimy to zrobić przedstawiając ich, żeby, no nie możemy ich pokazać, bez czego oni muszą zaistnieć jako osoby o określonych imionach, czy głosach, czy pewnych jakichś sposobach odzywania się. Nie szkodzi, bo tak sobie pomyślałem teraz, jakbyśmy mieli taką sytuację tu i teraz. Powiedzmy, jesteśmy akurat sami z żoną, ale gdyby na przykład się okazało, że nie wiem, przychodzi nas sąsiad niespodziewanie czy sąsiadka i teraz po prostu nie uwzględniając tego, że prowadzimy dla Państwa online dzisiaj lekcje ze spisania scenariuszy, byśmy poprosili tę osobę, no to przecież zanim usłyszycie Państwo jej głos,
zakładając, że nie widzimy się, nie mamy kamerki, tylko głos, no to wypadało powiedzieć, o właśnie nas odwiedziła nasza sąsiadka i w tym momencie możecie Państwo mieć świadomość tego, że relacja pomiędzy nami a osobą, która się odzywa, jest sąsiedzka. I dlatego właśnie w tym scenariuszu, o którym teraz opowiadamy, czyli w tym scenariuszu o zabarwieniu kryminalnym, z takim wątkiem kryminalnym, a to być komedia, warto pokazać, że to życie jest całkowicie normalne, takie jak w każdym domu, aż tu nagle coś się zaczyna niepokojącego dziać i to właśnie się dzieje w kuchni. Jakaś tajemnica w tym domu jest do rozwiązania, a na wszelki wypadek, nie wiem, gospodyni domowa mówi, mąż mówi, no to no ja tam sobie pójdę zrobić jakąś kanapkę. Kochanie, ja ci przyniosę. A dlaczego teraz nagle mi chcesz robić kanapkę? Przecież zwykle ja sobie sam mówię, proszę cię, nie zaglądaj do kuchni. I zaczynamy się bawić słuchaczem, że on też się zaczyna interesować, cóż takiego się dzieje w kuchni, że mąż nie może sobie sam zrobić kanapki. Bo to ma być kryminał. Potem mamy zawiązanie akcji, czyli pierwsza niewinna odsłona zagadki. W tym przypadku, jak już zacząłem improwizować, to Państwu powiem, a nie, nie, bo ja tak postanowiłam, wiesz, że będę Ci dzisiaj robiła kanapki, bo Ty tak po prostu lubisz tak sobie sam robić, a ja uważam, że powinnam sobie też zrobić sobie kanapki i tak dalej. Czyli słuchacz wie, że to jest jakieś kręcenie dookoła, prawda? Że to nie o to chodzi. Ale zaczyna się wciągać w tą zagadkę kryminalną, ponieważ ma taką właśnie odsłonę pierwszej niewinnej zagadki. Potem ma rozwinięcie, czyli udramatyzowanie zagadki. Musi coś być już bardziej jasne, że to jest kryminał. No i punkt kulminacyjny, który w tym przypadku będzie polegał na bardzo dynamicznej sytuacji, o podniesionych emocjach, czyli tutaj można tutaj poszaleć po prostu z różnymi emocjami, oczywiście w granicach po prostu tego, żeby się nikt nie zdenerwował, kto nas będzie słuchał, już po, jak nasze nagranie, będziemy nad tym wspólnie pracowali. I rozwiązanie akcji, które polega na nie tylko wyjaśnieniu zagadki, że to pewnie się ktoś pomylił, bo żaden trup w rzeczywistości nie padnie w tej kuchni. Nic nie będzie naprawdę poważnego, ani po prostu smutnego, tylko to będzie zabawa w to, że ktoś kogoś podejrzewał przez moment o to, że zdarzyła się jakaś historia kryminalna. No i po akcja, to jest bardzo ważne, żebyśmy, znaczy ważne jak ważne, ale warto to zrobić z przyjemnością, będziemy to robić, żeby jakiś narracyjny komentarz, czy coś w rodzaju morału z tego, tej całej opowieści, w tej 10 minucie tego słowiska padło. To poproszę jeszcze, znaczy kolejny przykład, 4b. Żeśmy się tutaj rozglądali, proszę Państwa, za różnymi klimatami propozycji, które teraz dzisiaj właśnie Państwu teraz przedstawiamy, tymi tematami, czy jakby lepiej to nazwać ścieżkami tematycznymi. Ta pierwsza, którą żeśmy przed chwilą zakończyli, to jest właśnie słuchowisko o zabarwieniu takiej komedii kryminalnej. To teraz chcielibyśmy, żebyście Państwo spróbowali pomyśleć, czy Was by zainteresowało słuchowisko komediowe w klimacie horroru. Nazywamy go umownie nawiedzony przedpokój. Otóż ludzie sobie żyją w pewnym mieszkaniu, i nagle okazuje się, że to mieszkanie, nie wiem, z jakichś powodów zaczyna być intrygujące pod względem takim właśnie jak w horrorach, że po prostu tutaj jakiś duch, nie duch, jakieś dziwne zjawiska paranormalne występują, angażując wszystkich domowników nie tylko w to, że próbują tą zagadkę rozwiązać, ale też się po prostu realnie tego obawiają i przejmuje ich strach. Proszę Państwa, strach jest zawsze dobrym elementem narracji jakiejkolwiek. Przypominam sobie, przepraszam Państwa za chwilę, to jest taki wątek. Jako dziecko byłem na Strasznym Dworze i oczywiście jak każde dziecko, które jest na Strasznym Dworze w operze Stanisława Moniuszki, pyta się, co tam będzie strasznego, bo to jest interesujące, czego się będą ludzie bali. I tak jest napisana opera i piękna muzyka Stanisława Moniuszki, rzeczywiście tam trochę straszy, ale najważniejsze jest to, że inni mówią, że się boją, a nie, że na widowni się ktoś naprawdę tego boi. Bo im bardziej ktoś zagra, że się czegoś boi, tym większą mamy przyjemność, a my się tego nie boimy. Także stary zegar, tylko właśnie ten, kto śpiewa o tym, że się boi, jest dla nas przyjemnością, bo mamy przewagę na tym. On się boi, a my nie. No i to o taki rodzaj strachu chodzi.
mamy potem zawiązanie i teraz właśnie, jeśli chodzi o słowisko radiowe, to może to się zacząć właśnie od jakiegoś dużego emocjonalnego krzyku, że coś się stało po prostu, ojej, jakieś tupanie nogami, łańcuchy, nie wiadomo, jakiś przebaw mi był Hilda, to w słynnym serialu było, prawda? Możecie Państwo wymyśleć, że rozumiecie, takie horrory z zamczysków wzięte po prostu, że ktoś tutaj jakaś, nie wiem, ze średniowiecza jakaś postać przybywa po prostu. Wszystko to zależy od Państwa inicjatywy. Natomiast zawiązanie akcji to jest wyjaśnienie, że coś niesamowitego dzieje się, uwaga, w przedpokoju. Nie na murach zamku, tylko w naszym przedpokoju, który na pewno każdy ma. Rozwinięcie, kolejne dowody na obecność kogoś niewidzialnego w przedpokoju i punkt kulminacyjny. To jest akurat ważne w tej strukturze, że jak już wciągniemy słuchacza w to, że wszyscy tu jesteśmy przejęci jakimś strachem, to słuchacz będzie troszeczkę oczekiwał tego, że ktoś z zewnątrz przyjdzie, jakiś sąsiad, sąsiadka. Ale nie może przejść przez przedpokój. Ale nie może przejść przez przedpokój. Ale to będzie interesujące, jak te same zjawiska zobaczy ktoś, kto wystąpi w tym scenariuszu trochę tak w imieniu słuchaczy. Bo że tam 3-4 osoby mają przeczucie, że słychać jakieś kroki, albo inaczej, widać jakieś kroki, ślady. Słychać lepiej w teatrze radiowym. Słychać jakieś kroki, to pół biedy, ale jak to usłyszy ktoś z zewnątrz, listonosz przyszedł, a my mówimy, czy słyszy Pan te kroki? Jakie kroki? A wszystko dobrze u Pani? Tak, wszystko dobrze u mnie, ale tylko Pana chcę zapytać, czy Pan słyszy kroki? Jakie kroki? No i teraz mam nadzieję, że Państwo chcecie usłyszeć, czy listonosz powie, tak proszę Pana, uciekam, bo słyszę to samo, albo ja nic nie słyszę. Co jest ciekawsze? Oczywiście, że ja nic nie słyszę jest ciekawsze, ale potem dobrze, żeby zaraz potem uciekł, bo kroki jak są silniejsze i głośniejsze, to nawet nie tylko, że listonosz ucieka przed tym efektem dźwiękowym, ale nawet coś na ulicy po prostu jest zdenerwowany, bo słyszał kroki przechodzące przez przedpokój. Gosiu? Wystarczy kogoś sprowadzić z pokoju oddalonego od tego przedpokoju. Jak już mówimy o tym inkryminowanym miejscu, że nie wiem, przychodzi wnuczek albo mąż i mówi nie, no Marysiu, ja nic nie słyszę, ale nie otwieraj drzwi, przyłóż tylko ucho do drzwi i zajrzyj przez tą dziurkę od klucza. Ich robot, szelest przykładanego oka i oddech przyspieszony, to w radiu już są elementy, które wprowadzają nastrój takiej tajemniczości, jak mówimy. Naprawdę, straszliwie się boję. Boję się, cały czas się boję. Jak coś takiego nagramy po podsłuchaniu takiego wzmożonego napięcia osoby, która uczestniczy w ewentualnym przeżywaniu tego czegoś strasznego, co tak naprawdę do słuchacza nie dociera, wprowadzamy też taki nastrój oczekiwania, napięcia, co się będzie działo, skrzypnięcie drzwi, które może być nagrane przez Państwa, skrzypnięcie drzwi, które się otwierają i potem krzyk. Ja pamiętam takie spektakle w programie trzecim, to się chyba nazywało Teatr Zielone Oko, które to spektakle grane przez bardzo dobrych polskich aktorów. Rozpoczynało się właśnie takim potwornym krzykiem, potwornym, rozdzierającym. Nie będę Państwu demonstrować, żeby nie przestraszyć Państwa, ale wrzask straszny. Po czym była taka bardzo ekspresyjna muzyka, właściwie takie dźwięki na wiolonczeli, takie bardzo dynamiczne i potem bębny i właściwie człowiek już od momentu startu, nie wiedząc w ogóle, co będzie się działo w tym słuchowisku, był już wprowadzony w taki nastrój oczekiwania, że to naprawdę będzie coś przerażającego, wstrząsającego, strasznego. Czasami to były właśnie takie komediowe spektakle kryminalne, ale często też jakieś takie niepokojące rzeczy, które potem w Kłęcie bardzo często, jak to inteligentnie jeszcze kiedyś w programie trzecim rozwiązywały się ku zadowoleniu wszystkich i był to spektakl komediowy tak naprawdę. Niemniej to napięcie było budowane od samego początku głosem, szelestem i tak dalej. No i prowadzało widza w taki nastrój właśnie. Ja teraz podsumuję zarówno poprzedni slajd, jakby ktoś z Państwa chciał sobie robić notatkę, to proszę gdzieś tam zapisać 4A i 4B. Jakby miał pytanie dotyczące tych dwóch tematów, to potem możemy porozmawiać i ja będę pamiętał też, że chodzi o albo 4A, albo 4B. A w tej chwili jeszcze chciałbym podsumować i przejść do przykładu C i D.
ale chciałbym podsumować te dwa. Otóż one zawierają zagadkę. Zagadkę albo taką typowo kryminalną, albo zagadkę polegającą na odkryciu, czyje to głosy krążą po mieszkaniu, a zwłaszcza w przedpokoju. Niemniej zawsze warto pamiętać o tym, i to jest super, słuchajcie Państwo, że wciągamy tego słuchacza, że on mówi, ja już wiem, to pewnie, a potem robimy taki myk i mówimy, a nie słuchaczu, nie do końca, bo widzisz, przypuszczałeś, że to ten, a to ktoś inny. I to jest stała zabawa, proszę Państwa, we wszystkich teatrach sensacji, we wszystkich kryminałach, że wciągamy albo czytelnika, albo słuchacza, po prostu w to, że on zaczyna po prostu rozwiązywać zagadkę razem z nami, a my go troszeczkę tak prowadzimy i raz dodajemy większe szanse po jednej stronie rozwiązania, raz po drugiej, tak żeby miał przyjemność decydowania. Przejdźmy Pani Grażyno do 4C, czyli kolejnego slajdu. Już przechodzę, tylko chciałam zwrócić uwagę, że może już się zróbmy przerwę małą. Dobrze. Jest prawie 14, to żeby nie zaczynać nowego motywu, to zróbmy sobie taką przerwę, to do wszystkich Państwa również.